W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miasta Komitet Obywatelski wystawił swojego kandydata. Będzie nim Jacek Saramonowicz, który pełni funkcję rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Kutnie. Zarząd Komitetu Obywatelskiego.pl postanowił wziąć udział w tych wyborach. Decyzją zarządu zarejestrowano Komitet Wyborczy, komitetobywatelski.pl, i zarząd podjął decyzję o wystawieniu kandydata na radnego w osobie pana Jacka Saramonowicza. Jak mówił Krzysztof Motylewski, Jacek Saramonowicz to osoba o dużym dorobku naukowym. Mamy nadzieję, że przyda się pan Jacek Saramonowicz Radzie Miasta Kutna. Jego doświadczenie i społeczne, i zawodowe może wiele wnieść do tej rady. Jacek Saramonowicz wystartuje z okręgu numer 7, a zatem z tego, w którym mieszka. Komitet Obywatelski ma tutaj w Radzie Miasta radnego Komitetu Obywatelskiego pana Łukasza Walczaka i wspólnie razem właśnie z Łukaszem Walczakiem będziemy mogli coś zrobić dla dobra mieszkańców właśnie tych okręgów, które reprezentujemy. Jakie priorytety miałby pan, jeśli byłby pan radnym miejskim? A myślę, że te priorytety to wynikają z mojego, jak powiedział tutaj, doświadczenia zawodowego. Nie ukrywam, że to doświadczenie moje zawodowe związane jest z edukacją. Te kwestie edukacyjne są tutaj najważniejsze. Od tego poziomu przedszkoli, prawda, począwszy tutaj do szkół podstawowych i gimnazjów. Drugi ważny element to Pałac Saski i jego rewitalizacja. Myślę, że mój głos w kwestiach związanych z polityką historyczną, z zabytkami, też byłby może tutaj w jakiś sposób pomocny dla prezydenta, dla władz miasta. Także takie dwa priorytety tutaj dostrzegam. Kandydat na miejskiego radnego nie zapomina o potrzebach swojego okręgu. Chociażby problem ulic, tak? Problem chodników, chociażby przewidywana teraz będzie wspólnie tutaj też z współpraca miasta i powiatu przebudowa skrzyżowania ulicy Maczka i ulicy Północnej, tak? Gdzie przewidywane jest rondo. Tak? Myślę, że na przykład progi zwalniające, gdyż dochodzi często do wypadków. W głównej mierze będzie to zapewnienie bezpieczeństwa. I tu również kandydat na radnego będzie liczył na wsparcie Łukasza Walczaka, który w Radzie Miasta już zasiada.